pałacu pod blachą zgromadzono największą w Europie kolekcję kobierców wschodnich Teresy Sahakian. Wspólnie z Wyższą Szkołą Artystyczną przygotowano wystawę Żywe kobierce. Studenci szkoły postanowili ożywić przestrzeń muzealną, uatrakcyjnić odbiór sztuki kobierniczej. Młodzi twórcy odtworzyli wzory kobierców, szyjąc kostiumy, budując scenografię, czy też przenosząc oryginalne wzory bezpośrednio na ciało. Żywe kobierce można oglądać do 4 maja.